nocnej ciszy głos się rozchodzi. Dzisiaj tutaj wszyscy zebraliśmy się, żeby właśnie tego głosu posłuchać w tym okresie bożonarodzeniowym, kiedy będą tu dziś rozbrzmiewać piękne polskie kolędy. Oddajmy się nastrojowi i mam nadzieję, że wyniesiemy stąd bogate walory właśnie tego śpiewu, gdyż jak mamy święty Augustyn, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w kościele, kto śpiewa, ten tak jakby dwa razy się modlił. Witam serdecznie wszystkich Państwa, witam zaproszonych gości, którzy przybyli, aby uświetlić naszą uroczystość. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na koncercie kolęd pod hasłem Szczyt Nocnej Ciszy, którego organizatorem są wójt gminy Sosnówka, pan Marcin Babkiewicz, proboszcz parafii pod wezwaniem podwyższenia krzyża w Wrzeszczynce, ksiądz Robert Bartosik oraz gminny ośrodek kultury w Sosnówce. Dziecko narodzone dziś, Bóg najwyższej godzie czci. Dzisiaj, jak co roku, mieliśmy przegląd kolęd tutaj w parafii w Wrzeszczynce. Bardzo dużo osób brało udział, przedstawiało repertuar kolęd. Byli to przede wszystkim lokalni artyści, jak zespół Biesiadnicy, również uczennice lokalnej szkoły w Motwicy i oczywiście jeszcze był to chór parafii prawosławnej pod wezwaniem Opieki Matki Bożej Sławatycza, jak również gościliśmy zespół Akustika, które widzimy tutaj w tle. Natomiast było to naprawdę bardzo duże dla nas wydarzenie i
niesamowicie wzruszające. Jak oceniamy tego typu wydarzenia tutaj dla lokalnej społeczności? To jest moment, kiedy ludzie przychodzą, kiedy są razem, kiedy śpiewają, kiedy się integrują. Zdecydowanie tak. Spotykamy się, biesiadujemy wspólnie. Przede wszystkim mamy możliwość pobycia ze sobą, a później wspólnie spotykamy się na poczęstunku, gdzie mamy możliwość takich kuluarowych rozmów pozaurzędowych. Gratulacje za miejsce wybrania tego koncertu. Kościół parafialny w Rzeszczynce ma swój klimat. Zdecydowanie tak, zresztą nieprzypadkowo był on właśnie wybrany pod tego typu wydarzenie. Ma on klimat, jest przepiękny i warto tutaj, proszę Państwa, przyjechać, zobaczyć to miejsce, Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszczynce. Zapraszamy serdecznie, ale również na takie właśnie wydarzenia w gminie Sosnówka, jak przegląd kolęd. Sure.
licha pełna niebieskiej chwały. Oto leżący przed nami śpiący w promieniach Jezus mały. Nad nim anieli w locie stanęli i pochylili.